jak zachowuje się korgle w oleju. On tak lekko podskakuje i się porusza. To cykanie pochodzi z pompywaku, bo to jest normalne w silniku M57. Teraz po wyjęciu korka do metuleju. Nie ma żadnego siorbania, tak jak w benzynie. W benzynie byłoby tutaj siorbanie z tego magnetu po wyjęciu. Tu jest inna konstrukcja odmy. Tą odmę można sobie też częściowo sprawdzić, w sumie bez jej demontażu. Jest tak na aucie. Można sprawdzić, czy ta membranka pracuje tutaj. Po prostu trzeba podłączyć tutaj taki wężyk w to miejsce. Tutaj. Trzeba... To musi być bardzo szczelne. Taki akurat wystarczył jak ten. Jeżeli tutaj będzie tak dmuchać i wsysać powietrze, to będzie słychać, jak ta membranka pracuje. Dzięki temu można sprawdzić, czy ona nie jest uszkodzona, czy nie jest przebita. Po prostu teraz spróbuję zrobić i zobaczymy, czy będzie to słychać. Ja słyszałem. Ten przewód ma tutaj w środku średnicę wewnętrzną 6 mm. Jakby ktoś chciał sprawdzić. To jest silnik M57. Zdemontowane stosowne silnika. Jakie będą objawy zrzutej odmy, czyli tego elementu tutaj. Przede wszystkim trzeba sprawdzić stan tych uszczelek tutaj. Czy one są miękkie, czy wystają tutaj, czy nie są połamane. Ja to mam wszystko zdemontowane wcześniej. Kolejna sprawa to ten magnet olejowy. Jeżeli pojedzie, na przykład on wystaje w taki sposób, czyli wychodzi, też może świadczyć o tym, że odma jest niesprawna. Powinien być zawsze w takiej pozycji. To jest taki kanał, który biegnie tutaj pod tą obudową filtra i on dochodzi tutaj do tej rury. Odmę można jeszcze sprawdzić sobie tak, że tutaj jest taka rura. Że tą rurę można zdemontować takim śrubokrętnym płaskim, po prostu sobie podważyć tutaj w taki sposób. Jeżeli będzie w tej rurze dużo oleju, to też może świadczyć o zrzutej odmie. Tu widać, jest sucho, tak samo ten kanał tam też powinno być sucho. Ta rurka tutaj jest ta rurka. Tu mogą być ślady oleju na filtrze powietrza. Z układu wydechowego może się dymić nawet na wolnych obrotach. Będzie przysysać korek po odkręceniu, jeżeli ktoś odkręci. To będzie przysysać mocno korek wlewu oleju. To jest odma z silnika diesla BMW M57 B25 177 koni. I co to można sprawdzić po takiej demontażu? Można sprawdzić sobie rok produkcji tej odmy, na przykład tu jest w tym kółeczku zaznaczone i ta strzałka tutaj wskazuje miesiąc, bo tu jest 12, czyli jest 12 miesięcy. Tutaj jest pokazany rok produkcji 2014. Tu jest numer części i tu jest producent. To jest oryginalna odma, która była zamontowana około 7 lat temu w aucie. I na niej jest zrobione około 50 tysięcy km. Jest to wpisane w książce serwisowej, żeby wymieniona. I też sprawdzałem w systemie, że auto w tym roku, w 2015 było zmieniona. W tym roku miało taki przebieg, wszystko się zgadza. I to, co można sprawdzić, to można sobie sprawdzić tutaj tą membrankę w środku. Czyli trzeba tutaj podważyć te wszystkie zapadki. Jeżeli już się je podważa, to one już nie wracają. Po podważeniu wszystkich on sobie po prostu wyskoczy.
Tu jest sprężynka. I tak, można sprawdzić stan tej membranki, czy nie jest podziurawiona. Oczywiście tutaj musi być sprężynka prawidłowo zamontowana, czyli w tym miejscu. I to działa w taki sposób, że w tym miejscu sprężynka naciska na tą membrankę w taki sposób. Jest tak zamontowane. Naciska na tą membrankę tutaj. Wtedy tutaj nie można jej odczepić. Tam się wytwarza po prostu takie podciśnienie. Teraz można wszystko sprawdzić. Trzeba je zamontować z powrotem. Sprężynka musi leżeć prawidłowo, bo ona może się tutaj tak przesunąć, że to się nieprawidłowo zamontuje. Trzeba na to zwrócić uwagę, żeby sprężynka była prawidłowo. Teraz tutaj. I widać, że ona się przesunęła, ta sprężynka teraz. Teraz skoczyła na miejsce. Jeżeli teraz się dmuchnie tutaj ustami, to będzie słychać, jak ta membranka pracuje. Nie wiem, co słychać na filmie, ale ja to słyszę po prostu, jak ona się tam porusza. Tak, żeby zamontować ten element, to to są cztery zatrzaski. Jeden tu, drugi tu, trzeci, czwarty. Tego tak się nie da zdemontować, bo się połamie. Połamią zatrzaski. I je trzeba po prostu odchylić tak na zewnątrz, czyli w taki sposób. Można odchylić tylko dwa i może się uda już ją wyciągnąć. Czyli tutaj jeden. Odchylanie tak. I tutaj drugi. To już tak nie jest takie proste. Ale można próbować sobie. Udało się te dwa tutaj odhaczyć. I one w tej chwili praktycznie połączenie tych dwóch już wyjdzie. I tutaj też jest taka membranka, że tu widać, no bo nie wiem, czy ktoś to wcześniej czyścił, ale no po takim przebiegu to w miarę wygląda ładnie. I tutaj też są cyferki, też można sprawdzić rok produkcji. Na przykład tutaj jest 14 w kółku, a strzałka wskazuje miesiąc. Tu też jest 14 w kółku, czyli rok produkcji 2014, i strzałka wskazuje miesiąc. Cyferki są chyba też tutaj na przykład. Także w wielu miejscach jest oznaczony rok produkcji. Na każdym elemencie, który da się zamontować, jest oznaczony rok produkcji. Na tym tutaj też jest 14 i też tutaj jest numer części. Rozmontując to z powrotem, tutaj trzeba pamiętać, żeby ten element mocno wcisnąć, żeby trzeba zobaczyć wizualnie, czy on naszedł na wszystkie te tutaj. Te wszystkie zatrzaski. Bo jeżeli nie, to on będzie tak jak teraz na przykład wychodzi. Musi to wszystko kliknąć. Trzeba próbować wyciągać ją. Jeżeli nie da wyciągnąć, to znaczy, że jest prawidłowo zamontowana. Także to wygląda tak, że tutaj to i to po prostu zachodzi. Trzeba odginać, te elementy trzeba po prostu odginać, żeby to wyciągnąć. W taki sposób. Tak się wyciąga. Żeby to prawidłowo zmontować, to najpierw trzeba wcisnąć tą część tutaj, a potem wcisnąć tą część, bo inaczej to nie będzie chciało wejść. Teraz ona tak się może poruszać, już teraz nie wyskakuje. Trzeba sobie sprawdzić wizualnie, czy są wszystkie zatrzaski na miejscu. To jest ogólnie to odma tego nowszego typu. W silniku M57 B25N2 czy TU2. We wcześniejszych silnikach były montowane takie odmy z filterkiem filcowym. I tam trzeba było ten filter jak wymieniać razem z uszczelkami co jakiś czas. Z tego względu niektórzy sobie zmieniali na taką nowszy typ odmy. Potem się okazywało, że ten nowszy typ jakoś tam też nie współpracował zbyt dobrze. Wracali z powrotem do tej odmy z filterkiem. Ja na razie zostawiam tą tak jak jest.
czy warto jest zmienić nowszy typ odmy na taką odmę z filtrkiem filcowym i odwrotnie. Będzie to kwestia indywidualna i każdy powinien to rozpatrzeć sam, mając na względzie stopień zużycia jednostki i przebieg. Najlepiej przetestować obydwa rozwiązania na swoim silniku. Tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W autach, gdzie nie ma przedmuchów po wyjęciu bagnetu oleju, sprawdzi się odma bez filterka. Ona daje radę odseparować zaparów olej od powietrza. U mnie na przykład w ogóle nie ma jeszcze przedmuchów przy 220 tysiącach km w M57 2,5 litra i sprawdza się, czy ta odma nowszego typu bez filterka. W miarę zużywania się silnika będą pojawiać się w nim coraz silniejsze przedmuchy na pierścieniach, co będzie generować coraz silniejsze zasysanie oleju przez odmę i wtedy separator oleju nie będzie sobie radził z odseparowaniem tego oleju, który w założeniu ma wracać do magistrali olejowej, a nie lecieć w dolot. Przedmuchy silnika można poznać przytykając palec po wyjęciu pignetu oleju. Będzie tam dmuchać powietrze. Teoretycznie filterek w separatorze oleju będzie część tego oleju absorbował, co pozwoli chronić przede wszystkim filtry cząstek stałych DPF przed przyspieszonym zapychaniem. I przy każdej wymianie filtra powietrza trzeba będzie taki filterek najlepiej wymienić, bo on będzie nasączony olejem lub chociaż go wyczyścić z oleju. W dieslach z dużymi przebiegami i z dużymi przedmuchami pomoże już tylko i wyłącznie zaślepienie odmy i montaż łapacza oleju, czyli montaż oil catch. Użytkownicy, którzy założyli oil catch, twierdzą, że zniknął problem pojawiania się oleju w dolocie, no chyba że już turbina przepuszcza olej.